Wsłuchując się w dyskusję odnośnie, że zabrano mu komunikację do Tuchowa, samochody szły przedtem, były rentowne, nie zdaję sobie sprawy, żeby to, panie burmistrzu, nie załatwił natychmiast. Tuchów stał się nam potrzebny gospodarczo. Szpital, pogotowia, posterunek i oni tam się, Tuchów się rozbudowuje. Także to na tych wierzę, żeby jakiś się nie znalazł busem, żeby obsługiwał chociaż dwa razy dziennie przelecieć lub co polo za masową Rybnicę. Nie zdaję sprawy sobie, żeby zrobić takie budstwo, to wyszło, żeby trzymać dzieci, chodzili do szkoły rolniczej, nie do Tuchowa czy innych, tylko żeby ich nie udostępnić im dojazdu do Tuchowa i nauczyli się w szkole rolniczej w Rybnicach. To jest głupstwo dziecku i można bierać zawód, jaki chce się ochrony. Odnośnie tej drogi, która była tyle dyskusja, to tak się wsłuchuję, panowie. Ja sobie przypominam moment, jak było kazanie o mnie w jedną niedzielę, ksiądz Pagiewski skrytykował mnie, żeby sołtysowi umysł się rozświetlił. Ja bym chodził do szkoły, Józef jest księdzem, tyle lat i błoto było i jest. I ja zrobił głupstwo, bo to utwardził i bez to to wyszło, bo nie było kłopotu przed. Ale tych ludzi tam pozbawić, tak się patrzę na ten znak. Kto się to zgodził postawić tam znak? Zakaz? A tutaj, nie rozumiem sprawy. Ja bym to rozumiał inaczej, ale nie chcę podpowiadać. Tutaj nie skończyć. Ja ze znakami miałem do czynienia, byłem na kolegium. Ja bym chciał przystanki zadaszyć. Przewozili nocami, świecili, policja była u SUS-a, filmowali, oddali na kolegę, nie wolno przenosić. Ale ich pouczyłem i wyszło. Ale musiałem ratować Bierońską. Jeden mówił, że on nie przenosił i natrzymał lice konie. Nie szkodzi kara, ale poszedłeś do... A te konie wyjechały... Cicho, nie pyski. Przedstawiłem sytuację, jaka jest. Ja się nie zgadzam na to, ja rezygnuję. Te ludzie się należy to, co chcą, jest osiedli. Mówię, dobra, załatwimy. Winni są i na odstąpioną od sprawy. Dziękuję. I poszli, skończymy ten proszę. Ale to jest sprawa ich, ale nie dajcie się, żeby na Dudka was to robił tak. Bo ta droga była i musi być i trzeba ją pilnować, tam jest osiedle. Sprawa następna. Panie burmistrzu, droga zamasowa tu stała się niebezpieczna, wypadki, zwołać komisję, ludzi kompetentnych, co mają głowę na środku. Przecież niemożliwość, żeby tam jest wypadku. To jest karygodne. Gdzie są zakręty, wziąć, dać 10-20 metrów chodnika. Albo co? Bo granice nie jest. Tam jest niebezpiecznie jechać. Ja jestem za kierownicą w sprawie 70 lat i muszę
złożyć ze siebie wszystko, żeby mnie kto nie rozbił czy ją kogoś. To jest numer jeden, powołać ludzi, którzy nie są tu związani, bo by narobili złości. Tam trzeba choć co wkroczyć. Odnośnie Furmańca. Ile tam jest truplu było? Ile tam wypadków? Ile tam wszystkiego? Ludzie w Polsce przesuwają pas kultury, mają gdzieś na prywatnym przesuwać domy, a tu takiego głupstwa nie usunąć. Tam ino siądź, tam jest Wojtas, syn Wojtasa, dalej jest Derej, Zalasowiec, na pewno by poszli na rękę. Tam jest kawałek ziemi Sudana. Tak. Nie wierzę jako człowiek interesu, nie szczerla, nie ustąpi. A jeżeli nie, to zrobimy zbiórkę lub co, wolo, Zalasowa i wykupimy tę część tej ziemi i żeby to ściąć i ten formalny. Księżą robią ścieżkę pod krzyż. Bardzo dobrze, ale oni powinni się gapnąć, że to jest ważniejsze od ścieżki. Bo pielgrzym to może zapieprzać i kraj i wszystko. No ale ja uważam, byłem burmistrza w Krychowie, przyjął mnie życzliwie i że będą to rozpatrywać. Następna sprawa jest jaka jest. Panie burmistrzu, droga niebezpieczna nadal do Rygnic. Dwie liczby nachylone na drogę, cztery. Dwie straż przyjechała uciąć. A dwie jeszcze są tak nakrzywione, całkiem wiszą. Czym łańcuch się urobcy paliwa brakuje? Co się stanie? To trzeba załatwić. I panie burmistrzu, nie jedź pan już jutro, bo jest rok mokry, leje, żeby pan nam nie przywalił. Radzę dobrze, a ja mam ser i kieruję się. Jedź pan na kąty, a króla... A ja panie pustą. Mają 100 lat, spróbniamy. Ja nie wiem, nie rozumiem sprawy. Ja jak będę mógł przy władzy, nie będę żył dostępny. Ale nie chcę się mieszać, ja tylko byłem obowiązkiem. Byłem ten sołtysem 17 lat, kierowcą tu straży. Muszę dbać, podpowiadać, mówić i nawet pojadę, ściągnąć te liczby, pojadę ciągnikiem, jakby gdzieś coś. No, coś strasznego. Następna sprawa. Obok mnie, co mieszkam, jest skarpa 12 metrów, największa skarpa od Rybnic do Tarnowa. Barierki robili, a tam łominę do arkistwa, do rejonu, przyszli, zrobili tylko taką zaporę, bo ziemia się obsuwa. Panie burmistrzu, to jest numer jeden, ile ja tam samochodu wyciągnął, się boję, jak przejeżdżają duże tiry. Drog jest chodnik wysoki, jak się u mnie usunie całkiem, to poleci, a już nie ten tam był. Weźcie to pod uwagę i zróbcie, niech to rejon przyjedzie, te 20 metrów te bariery. Ja miałem zrobić inaczej, bo mnie nie chcą słuchać. Wziąć, uciąć dwie zębki, cztery kołki, ale to by było niepoważne. 21 wiek. Jakbym to zrobił, to niepoważnie zebranie jest i potem mówię. Ja będę umiał rozwiązać jeszcze inaczej. Przedmawcie, jakbym już ściągnął przesadki, PKS mi dał 5 za daszeń, przywiózłem, zabudowałem. Szedł po kuźro, zrobił jeden koło środka. Zrobili,
tylko zapomnieli, czy nie chcieli, czy co, to zadzwoniamy. Nie było zadarzenia, no tu siedzieli, a na nich lało, jak mówisz. Rok był młody. I tam się znalazł, jaki artysta i rozwiązał. Narobił snopku i pokryli w nocy snopkami smoku. Jak to dowieźli do Zonia, za godzinę ekipa przyjechała, pokryli elegancko zatwier. Muszę na bieżąco, żeby utrzymać tą atmosferę, myślę, że jestem uczniem Juliana, takim mistrz trafnej riposty na temat dowozu do Tuchowa i pomysłu, żeby otworzyć linię, żeby ktoś to uruchomił taką działalność. No to znam od kogo, ja zatwierdzę, nie jeździ. Tak kiedyś powiedział Julian na zebraniu, że jest problem, jakbyś widział dwóch ludzi, to bym nimi zrobił, mówi tak, to się dowiesz. Ja mówię, w tej kwestii trzeba kogoś nachodzić, żeby uruchomić działanie. Ale już wracając do sytuacji tych dróg powiatowych, jest tu z nami, którym witamy pana Pawła Augustyna, który jest radnym powiatowym. Myślę, że będzie to też wniosek, bo to dotyczy też mieszkańców Lubczy i Wodzi Lubelskiej, którzy dojeżdżają tędy do Tuchowa. I po tym działaniu, które ulega już zakończeniu, czyli budowie drogi powiatowej, odbudowie i przebudowie drogi powiatowej do Lubczy, droga zalasowa Tuchów o poszerzenie, bo tu jest cały pies pogrzebany, jakby tak trywialnie powiedzieć. Droga jest wąska, tam doszło do wypadku nie tak dawno, wszyscy żeśmy przeżyli, bo tak jak zwykle w zalasowej idą różne opowieści, chwała Bogu, wszystko się zakończyło dobrze, chłopak ma 3,60 i jest zdrowy, ale powiem szczerze, że wszyscyśmy trętwieni na tą wiadomość, które docierały od nas z ulicy Tuchowskiej. I trzeba będzie wystąpić o projektowanie, bo to nie jest tak. Całej ulicy Tuchowskiej z radnymi powiatowymi z Tuchowa. Myślę, że sytuacja jest dość ważna, bo tak, radnym jest pan Paweł, który jest z Lubczy. Z drugiej strony mamy burmistrza, który na Podlesiu ma grupę rodziny, ponieważ mama pochodziła z Zalasowej. I myślę, że ja też tą drogą najczęściej jeżdżę do Krakowa, bo to nie ma lepszej drogi, tylko tutaj szmyknę i omijam cały czas. Zresztą każdy z nas, kto jedzie na zachód, to lubi jechać tą drogą. A jest tam ciasno. Tam ludzie są zgodni oddać grunty na poszerzenie. Trzeba zacząć projektować. To jest wniosek jakby pana Indiana. Czy tam ginęło dużo ludzi? Ja nie pamiętam śmiertelnego wypadku na tej drodze, natomiast wiem, że urodziło się tam niejedno dziecko na Furmańcu, bo nie dojechali i znam taką jedną osobę do dnia dzisiejszego, a wtedy to strasznie. Jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą tych wież, była u mnie pani Rzeszutkowa, wyraziła zgodę, poprosiła, przyjeżdżajcie, ucinajcie. Ma to straż wyciąć, ja już poleciłem Danielowi, dobrze mówię, bo nikt mi nie rozumiał. Danielowi, żeby w czasie, jakby się kiedyś tylko tą wieżę nachylono, żeby się zgłosili tam i ona nie ma nic przeciwko temu. Ona rzeczywiście zagraża. My to zrobimy w ramach akcji. Sprawa zamknięta, zlecenie dla straży poszło. Skarpa naprzeciw. Wystąpimy też i myślę, że to nie jest tylko jeden wniosek, ale do powiatu. Ja też występowałem z tym, że zamontowanie barier ochronnych na długości tej drogi, bo one tak są tam od dołu, potem jest przerwa na tym kawałku, co jest nasze gminne, czyli to, cośmy kupili u Bajgrowicza i potem jest ten kawałek taki, rzeczywiście, tam by trzeba było przynajmniej 20-30 metrów zrobić, bo to jest tak, proszę Państwa. My wszyscy mówimy, jak sobie poradzić z piratami drogowymi. Bo gdyby wszyscy, ale to autentycznie wszyscy,
zaczęli przestrzegać przepisy ruchu drogowego. To nie byłoby barier potrzebnych, nie byłoby różnych zabudów dróg trzecich wariantów. Więcej do nas to kosztuje, żeby ludziom udowadniać, uczyć ich, jak mają się poruszać. Niejednokrotnie chyba Państwo, albo niektórzy byli w Skandynawii i wiedzą, że tam niepotrzebne są bariery. Tam jest ograniczenie do 60, ja mam 60. Zresztą u nas, powiem szczerze, a obserwuję ilość wypadków drogowych. Ono różnie się wahało. Od 10 tysięcy śmiertelnych wypadków na drogach polskich w latach 90. do 4 tysięcy w roku 2008, do 2-3 tysięcy w 2014. I dzisiaj dzięki temu zaostrzonemu systemowi, który Państwo oczywiście wszyscy poddawali totalnej krytyce, że będą brać prawo jazdy. Ale ilość wypadków spadła. Zauważcie, bo jak jadę ja, jedzie Józek, każdy z nas i patrzę na tak, jest 50. Jak pojadę z kubkę, będą prawo jazdy. Bo pasuje jechać na mandat 80. A dawniej się jechało, jest 50. Bez względu na to, jak wjadło się 9, to 120 to samo. Dzisiaj się już liczy na, patrzy się na licznik i aha, za to mi odbierają prawo jazdy, a za to jeszcze nie. Jest 50, jadę 60, to jeszcze nic się nie dzieje, 70, ale już więcej. Czyli nie ma już tej dwukrotności przekraczania szybkości. A zdajcie sobie sprawę, że najwięcej wypadków nie z alkoholu było, tylko z niedostosowania szybkości jazdy do warunków panujących na drodze. Wszystko z szybkością. Alkohol, ja nie chcę propagować, ale alkohol zajmował dopiero czwarte miejsce w skali wypadków. Pierwsze to było właśnie niedostosowanie szybkości. Drugie, pieszy, który wchodzi, to jest druga rzecz, a trzecia jedność lata. I dopiero alkohol. Czyli ten niedostosowanie szybkości jazdy jest podstawą. I dlatego tworzymy barierki, znaki, cuda rozbudowujemy po to, żeby piraci mieli szansę przeżyć. A oni i tak nie mają. Ten przypadek, który tutaj mamy, który nagłośniłem w programie takim lokalnej telewizji odnośnie historii tego naszego odcinka między Kocieliną a Giętkiem Kantorem, czy jakby to jeszcze Bękiem Kawą, gdzie próbowaliśmy tutaj powiatowi jakby narzucić tą naszą narrację dotyczącą oszczerzeń i czarnego punktu. Tu zginął pełni. Tu zginął. Tu był pierwszy wypadek śmiertelny w Zalasowej. Ja byłem dzieckiem i teraz ostatni chłopak, naprawdę dobrze, dobry chłopak, chłopak mądry. I jest tam taki przechył, jest oświetlenie inaczej, inne nie widział. I śmiertelny wypadków tam chyba, gdyby to zwiedzie mówił, to przyszło do wielu braków. Masakra. To jest rzeczywiście miejsce. Zrobiono tam 50 km, 40 postawiono znak zamiast tego czarnego punktu. Ale myślę, że przez samo gadanie na ten temat, przez samo mówienie o tym zagrożeniu, pisanie, ono zmniejsza się. Popatrzcie, jak reagujemy z Krzyszowem. Przez lata był tam rada. I dzisiaj generalnie kto jeździł i jeździ. Ja sam po sobie to widzę, ja to nie opowiadam o tym. Jadąc tam, automatycznie nie patrzę na znaki, jakie obowiązują, czy jest radar, ale tam 40-50 jeździ. Nauczyli, czyli co? Trzeba ludzi uczyć. Jeżeli nie nauczymy bezpieczeństwa jazdy, nawet na tych odcinkach, to niestety będziemy mieć dobrze. Traktuję to po co oni do szkoły chodzą, jak nie umieją jeździć? Oni już nie jeżdżą do szkoły. Teraz przywożą dzieci do szkoły i teraz jak te dzieci wychodzą na wycieczkę, to nauczycielki muszą je nauczyć chodzić. Chodzić, proszę Państwa. Dzieci nie umią chodzić. Dzieci jakby są przywiezione, bo dziadziuś zazdroszczę wszystkim dziadkom. Bo by się przydało, żeby kierownik Janusz w ale przepraszam, ale proszę Mickiewicza,
i nie odwieźć dziecko ty, to jest masakra. To człowiek się trzęsie, dopóki ono do szkoły nie dojdzie. Bo tam jest, rozumiesz, pod Osowskiem jest strasznie przyjechać. Nie to z góry, z jednej strony szybko. Z tym, bo mnie nie dopuszczą do głosu nigdy, już Julia zaczął, Józek następny. Jak zbliża się termin składania wniosków do budżetu na 2015 gminy. I chciałbym, aby zacząć w końcu projektować ten chodnik na Tuchowskiej, przynajmniej w okolicy tak zwanej Jedliny, bo tu jeszcze jakoś przejdzie, ale tam na tym wąskim teraz z broń, no to masakra, te dzieci to chodzą tam brzegami, mogą strach przecież. Jest to droga powiatowa, próbujemy, robimy, wiecie, że zaczynamy prace projektowe od 3 lat w stronę Kościelnej. To są podjęte prace projektowe na ten chodnik. Że docelowo, tak, docelowo chcemy ten chodnik zrobić między Szynwałem a w jakiś sposób rekwizami z mniejszymi przerwami, ale ta droga na Podlesie jest drogą, tam przynajmniej na pościg. A pod Jedliną szczególnie, nie wiem czy tam dojdzie powiat do ładu, czy my dojdziemy, bo tam jest właścicielem tego lasu, Krzyżej Pawłowicza jest pędra z przymiarem. A to ja płacę za mnie to dziećmi. Jest to wniosek, proszę pisać. Jest tak samo i te wnioski traktujemy, te 3 wnioski tutaj przy pani Pawle złożone. Poszerzenie drogi zarasowa Tuku, złożenie barierek przeciw Pawłowicz, ulica Kazimierza Wielkiego, 20... Ile ułożenie? 30? Domu. Numer domu Kazimierza Wielkiego 50, naprzeciw, żebyśmy mówili jak. Trzeci wniosek, żeby zrobić chłodny do kościoła. I ten wniosek na ulicy Biskupii. Ja wam powiem, że radni tu Grzesiu cały czas o tym co Staszek mówi, pilnuje tego. Tak samo Kasia, nie ma jej dzisiaj, ale ona tą Rafał Mickiewicza cały czas wręczy, kiedy burmistrzu. No, my realizujemy budżet jeszcze zostawiony nam z poprzedniej kadencji. On był niezły dla Zarasowej. To trzeba powiedzieć bez jakichś takich uczciwych. Ten budżet, który był zostawiony w zeszłym roku czy w tamtą ekipę, niezły był w wydatkach Zarasowych. Będę to powtarzał, ja nie mam w zwyczaju jakby na nikogo mówić źle, w związku z tym mamy nowe rozwiązanie polityczne i nowy budżet, będziemy te wnioski wasze w jakiś sposób realizować. Jeszcze chciałam do chodnika, jest bezpieczeństwo dzieci. Tutaj miał być czarny punkt, a to obejście właśnie koło kantora. Tam się nie ma jak zmieścić, tam jak jadą, wymieniają się dwa samochody, to dzieci skaczą po rowach. Ale z tej strony od kantora. Od kantora. I to jest przedłużenie tego chodnika od kawy. Od kawy, a trzeba było do przystanku. Ale to nie jest taki problem, bo tam są rowy, tylko to obejście. I tam są wypadki. Tam jak jest ślisko, bo tam jest bagno. Tam jest, a dzieci jednak chodzą. To nie wszyscy jeżdżą samochodami, ale chodzą. I to jest bardzo niebezpieczne, a punkty. Nie, mówiliśmy o tych punktach, nie zgodził się powiat. To zrobić to przedłużenie tego, o obejście tego. Chodnik taki, musimy wiedzieć, że chodnik, rząd wielkości 300 metrów to jest 300 tysięcy. A bezpieczeństwo? Nie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A właśnie, a dzieci? Ale wiem też, że są te rzeczy są do zrobienia. Uważam jednak, że chodnik między Szynwałdem a ulicą Kościelną jest bardzo ważny. Naprawdę, ten ważny jest ważny, ale jeżeli ilość aut, które jedzie między Szynwałdem a skrzyżowaniem Zalasowskim i między skrzyżowaniem Zalasowskim a Rybnicami jest dwukrotnie większa. Ilość samochodów jeżdżących od Szynwałdu do skrzyżowania Zalasowskiego, bo jest rozjazd na Podlesie do Lubczy, do Kowalowej. Teraz bardzo duża liczba osób z Kowalowej nie jeździ przez Rybnicę, tylko jeżdżą przez Zalasowskie. Tak, i potem Kościelną, to Rybnicy,
Bez traumaty do tego. Jeszcze raz tutaj chcę zwrócić uwagę na temat, który nie był w ogóle dzisiaj poruszany. Otóż bardzo proszę, abyście wszyscy ci, którzy leżą, którzy mają posadowione budynki z dostępem do kanalizacji, w jak najkrótszym terminie do tej kanalizacji się przyłączyli, ponieważ Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Powiatowa Inspekcja Ochrony Środowiska nałożyła na nas obowiązek kontroli. Będą ludzie chodzić wytypowani przez gminę, jeżeli nie będą spełniane obowiązki dotyczące utrzymania czystości w porządku, czyli nie będziecie mieć kwitów na to, że wywolicie szambo, a macie urządzenia typu łazienka, pralki, zmywarki. Nie będziecie mieć przyłącza, albo nie będziecie mieć przydomowej oczyszczalni ścieków, to będziecie poddawali rygorom tych przepisów. To się łączy z powiadomieniem nadzoru budowlanego i konsekwencjami niemiłymi. A jeżeli my nie będziemy od was egzekwować przeciw gminie, to nałożą na nas karę. Także to są naczynia połączone. Bardzo proszę, szczególnie tych, którzy już dzisiaj mają możliwość przyłączenia się do kanalizacji, aby to zrobili, żeby nie obrócili się z problemem za chwilę. Bo w zimie będzie ciężko te przyłącza wykonać. My tam mamy umówione co do tego, tej części do rzecza białej. Macie możliwość skorzystania z dopłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w granicach 40% i macie możliwość reszty tego kosztu przyłącza rozłożenie na raty na 23 lata. To jest naprawdę dobre rozwiązanie, za które bardzo optowałem, bardzo by to dużo zabiegów kosztowało, aby to wprowadzić. Myślę, że w tych sprawach to witamy jeszcze panią wiceburmistrz Anię Gieracką, która pewnie z Jonim żywa przyszła. W sprawach dróg jeszcze, ja już tutaj wyjaśniłem z moimi parafianami bardzo dużo, ale jeżeli jeszcze będą takie sprawy bieżące dotyczące dróg, to myśmy się podzielili pewnymi zadaniami. Burmistrz ma szkoły, ma załatwianie pieniędzy i inne rzeczy, natomiast te drogi, te inwestycje ma pani Janę, dlatego te wnioski były dobre. Ja tu już chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo widzę was tam w tej ulicy mojej, która mi się śniła po nocach, czyli z gór. Trzeba będzie jednak przeprowadzić tę sprawę dotyczącą tego garażu. Ponieważ uważam, że tę drogę, jeżeli będziemy mieć całą własność, można by było ze Schetynówek zaprojektować ze Schetynówki załatwić 50% dodatku. A geografu uprzedzam. Chyba, że będzie lał, taki nawet. Ale w jaki sposób przeprowadzić? My będziemy, trzeba byłoby tam do tej rodziny pomóc nam, po prostu pomóc nam, bo my będziemy występować, żeby się z nim umówić na notarialny i żeby on rzeczywiście, albo ona, albo upoważniona osoba notarialna. Kto tam z nim, tam jest dużo rodziny. Upoważnienie do nas, bo coś takiego, weźmy ten akt notarialny, bo tam wszyscy dali, tam rzeczywiście wola budowy tego jest dość duża, ludzie dali tu kilkanaście, kilkadziesiąt darów, Jedłowski chyba 20 darów nawet przekazał na tę drogę. Nie odpłatnie, w związku z tym wy tam, wam się to należy. Tylko my musimy tu prawnie dobrać, żeby to rzeczywiście w program tych Schetynówek, bo byłem na razie z wojewodą, uważam, że wspaniale by się wpisała, jest to nowa droga z własnością i mogłaby wejść, on jest, długość tej drogi jest przeszło pół kilometra, nie? A czy jest możliwość ujęcia jej już w przyszłorocznym budżecie? Na pewno przejezdność będziemy utrzymywać, natomiast jeżeli mielibyśmy ten kontrakt robiony z tym jednym, czyli z tym galaszem, cały by była drogi, to moglibyśmy szybciutko zaprojektować, bo do Schetynówek, tak zwanych Schetynówek, płaconych przez państwo, wykonanie w 50% wymaga pozwolenia na budowę. Nie ma możliwości złożenia wniosku, jeżeli nie ma pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę wymaga z kolei własności do dysponowania, własności dysponowania gruntem
no i określenia tych parametrów, a to jest możliwe przy uregulowanej własności. Ja jestem potrzebna. Panie burmistrzu, ja w internecie słucham z Radiu Miejskim, w Rybnicach mają no, nie słuchawki, tylko te. No. Aparaturę do głośniki. A u nas ja... Do